Siemanko kochani, z tej strony Lukas, a to wraz z Lukasem w kolejnym odcinku z Dark Souls'a remasterowanego, gdzie oczywiście przyjdzie nam trochę badać jeszcze bardziej te całe archiwa książęce, plus zmierzyć się z jakimiś dziwactwami, które te jaszczury wypuściły na wolność, a które nie lubią tej muzyki, więc dawaj tylko. Dobrze, na jeden cios schodzi, właśnie za 800, dobra. No jeszcze idą. Ło! Nie, 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 no jeszcze mnie schwytało. Cholera, ale to zadaje obrażeń. Nie! Kurde. Ło! Ja nie mogę, no jeszcze się wrócił, no. No to sukin syn jeden. Pipi, szybko, szybko. Nie! Zabieraj mi się z tym chwytem. Dobra, szybko. I masz ty jeszcze. Byś mnie chyba nieźle teraz trochę nastraszył twoim powrotem. Ale słuchajcie, żeby cię załatwić. A masz. No i jeszcze raz. Przynajmniej więcej dusz za cię zainkasuję w ten sposób. Tam pusto, więc trzeba zejść niżej. Dobra, kolejna cela. O proszę, czyli inny kluczyk. Spoczko. Spoczy, Renatka. Tam nie idą? Nie. Nie no, idzie, kurde, jedna ta zaraza idzie. To nawet dwie. Super. No, ale widzę, że one tam się poruszają na swoich jakichś miejscach. Aha. Późno, no chodź tutaj. Nie ma. Ciebie tak załatwiłem, to i kolegę twojego też tak potraktuję. Skoro was uwalniam, ale wy tak się odwdzięczacie. No to zasłużyliście i to z nawiązką. Nic u siebie nie macie, ale coś na dole widzę, że... Ło! Dobra. Ciebie tu się nie spodziewałem. Kurde, gdybym cię wcześniej zauważył, to najpewniej bym na ciebie skoczył i bym cię od góry załatwił. Tak, dodatkowy klucz. Tak, dopóki tu jesteśmy, to one nam nic nie zrobią. Nie, zabieraj mi się z tym chwytem. Dobra. No jeden cios ci ich załatwić, a trochę duszczek za nie jest. Kurde, za nie można by inkasować. Dobra. Trzeba to holenderstwo wyłączyć i zająć się tą resztą jeszcze wesołej rodzinki. No oczywiście, że już idą. Ale tym razem nie da wam się chwycić. Nie ma takiej opcji. Co ty? Czymś plułeś? O, dwie naraz. Szybko. Zapomnę. No widzę, jakiś kolec im z mordy wystaje. A tu co? Te nie atakują? To nic. Dziwne, że nie atakują, ale... Tak, też mniej duszyczek. Zaraz, przecież... Logan, to ty chyba. Kury zamknięte. Poznaję cię. Hello again. What a chance meeting this is. Alas, I'm imprisoned once at the archives. The thought offends me, sir. As a student of the arts, you... Ach, no nic, chwila, coś jeszcze mi powiesz nowego, czy nie? Hello again. At the art... Aha, czyli nic nowego, dobra. Czyli kluczyka kolejnego szukamy. Na górze były jaszczury, więc dawaj teraz tą tarczę wielką. Bo trzeba je załatwić i wyłączyć to ustrojstwo, które włączyły. Bo to one pewnie... No, to pewnie to ustrojstwo. Tak irytuje te meduzy. Tak, tu cię widzę, tam... Jeszcze czarownika, no miło. A, już czaruję. Kurde. Ła.
Kolendera, no ale nie trafił jeszcze. Ja on potrzebował chwili na odleczenie się. Szybko, szybko teraz. Dobra. Pudło, durny czarowniku. Aj, prawie czarownik padł, dawaj go. Czy ją bardziej wygląda na on, na ją. Nic z tego. Mam cię. I ciach, leżysz. Jeszcze ci mało? To proszę bardzo. Na dokładkę. No, to czego tak pilnowaliście? No, to chyba jest klucz do wyjścia. Dobra, załóż naszą tą tarczę i zobaczmy te klucze, bo trzy są jakieś zdobyliśmy. Klucze archiwalne. Do klatki. Nie, to to. Ta, więzienie. Zapasowy klucz do celi. Olbrzymie... Aha, czyli otwiera różne cele, ale na pewno nie tą, w której jest Logan. Czyli trzeba coś poszukać. Tak, wyłącz to. Strasznie słaba ta muzyka jest. Strasznie słaba. Aż się słuchać nie chce. To Logan, my znajdziemy kluczyk i wrócimy po ciebie. Poza tym, że ty tam coś jeszcze pilnujesz z tą klatce, siedząc w tej klatce, coś jeszcze tam pilnujesz. Więc wrócimy na pewno... Na pewno z jakimś kluczem. Skoro mamy trzy różne, a raczej ten trzeci, który mi też nie pasuje. Bo było napisane, że... On to jest od tamtych drzwi wyjściowych. Kurde, już myślałem, jakiś cień, a to nie, to nasz cień. Bać się własnego cienia. Coż to za ironia. Kurde, no. Na szczęście to jest jedynka, a nie trójka, bo trójka, jak były te archiwa tam... Ta, to księgi to było po prostu zło. Klątwa. Prawda. Dopiero jedynie jak się miało zamoczony łeb w wosku, to ta klątwa nie działała i te łapy też. No i to pomagało faktycznie. Kilka takich miejsc było i można było sobie zanurzyć łeb w wosku i... Można było względnie chodzić bezpiecznie między tymi księgami. Nie wiem, pomysł, to skąd pomysł na wosk, ale... Ważne, że działało. Tak, są już chyba te drzwi. Tak, tutaj. Dawaj, otwieraj to. To skoro tam Sejta nie mogliśmy załatwić, to na pewno będzie on w innym miejscu. Tu jesteś. Od tyłu. O, udało się. Ło. No, dobrze go atakował od tyłu. Ja cię tu widzę, widziałem, cwaniaku. Dalej, chodź tutaj, ale... Dalej, atakuj, no. Przestań mi ciągle wbijać się w tarczę. No. A, masz. Tylko jeszcze łucznika. Chodź, ja. No się wracamy, koniec. Dobrego. Nie. Znowu cholerny tunelarz. O, rany. Kurde, mógłbym tym dużym łukiem próbować go załatwić. No, ale strzał mam tak mało, to nie no, trzeba to inaczej. Trzeba po prostu do niego strzelać będzie. U, obaj się. A dobra, tu w sumie dobrze będziemy stali. No, no kurde. Teraz mu się poszczęściło. Ja mam pomysł innego, bo trzeba z którąś z tych kolumn się schować, bo inaczej to będzie nas trafiał. O, tu jeszcze jeden, szybko, dawaj go. Leży. No, jeszcze żyje. Nie, no to najgorsze, teleportacja. No, gdzie on teraz będzie? Dobra, widzę cię. Nie ma nawet takiej opcji. Żadnego wzmacniania. Jeszcze czego? Pudło.
kryształowy bez mózgu. No i leżeć. Leżysz? No. Dobra, zanim tam wejdę, to sobie wolę jeszcze obadać tamtą drugą końcówkę. Nim ten durny czarodziej zaczął do mnie strzelać. Aha, czyli muszę tam dostać się, żeby przekierować to. Pusto nie było, czy noż pustego, jak się powiedzieć, szkieleta. Tak, dostaniemy się tam. I będziesz miał przegwizdane, żebyś tylko wiedział, czarowniku. Żebyś tylko się nie zdziwił, jak cię tam dorwiemy. O, założyłem to, że musiałem gdzieś dropnąć człowieczeństwo z któregoś. No tak, jest to możliwe, gdy się jeszcze nie pokonało bossa danej lokacji. Tam nie, skrzynki tam nie ma. Była wcześniej na dole. Dobra, jak już jestem tutaj, to sobie obczajmy co. Dobra, gdzieś już łucznika słyszę. Chcesz tą tarczą uderzać? Aha, tam jest łucznik, spoko. I dawaj szybko. Musiałem przejrzeć obie strony, czy nie ma skrzynki jakiejś. O ty, zarazo. Jeszcze czego. Spoko, już dwie strzały zarobiłem. I połowę zdrowia się w ten sposób pozbyłem. Coś niecelowo, ale... To jednak strata to strata. Tak, tu nie ma... Tak, widzę drugiego już. Tak, zaraz tym pokieruję i... Nie będzie tak wesoło. Dawaj, kręcisz. Chciałbyś. To szykuj się na mnie już. No, a ci są gorzej wytrzymali niż... O, no, tam skrzynka, tam pusto. No dobra, ci są mniej wytrzymali niż wojownicy, łucznicy. W sumie, tak dosyć często, że ci łucznicy różni zawsze są słabsi, bo strzelają bardziej na dystans, walczą. Dobra, migoczący. Nie jest to zły łup. Pewnie gdzieś się pewnie przyda za jakiś czas. A tutaj coś było, bo nie byłem pewien. Jestem pewien. Nine. Puściutko, więc trzeba iść w górę. Żeby dostać się do tamtego maga. W sumie już tunelarza, bo tak się naprawdę nazywa. Tam jest chyba łucznik też. A tutaj pusto, czy jest jakaś skrzynka? Pusto. Tak, to biegniemy. Zdaje się, że faktycznie on trzyma łuk. No dokładnie. A, masz. Dobra, lepiej sobie dziabnąć. Tak, będzie bezpiecznie. No, ej no. To ja się tu fatygowałem, żebyś, a to okazuje się jest opuszczone. Odwrócone? No bez jaj. Ale żal, no. Nasze wysiłki, żeby to się dostać, się okazuje, że na nic się nie zdały. Bo jest to teraz tam na dole, no. To jest jakiś żart chyba. Ech. No. Przecież nawet nie miałem czasu, żeby tarczy założyć. A masz. No, nie, nie. No, gdzie on mi się teraz teleportuje? Nie mówcie, że... Och, fuck. Chyba sobie jaja robicie. Dobra, póki robię to, nic mi nie możesz zrobić. Teraz cię dorwę. Nie no! Nie no! No cholernik, no i to czas mi ucieka. Tak, no mogłem się domyślić. Dobra, szybko strzelaj.
Bo cholernik sam się wzmocnił. Ale w sumie tak muszę w sumie na dół, bo tu widzę jest przejście. Bon voyage ja wszystkim. Dawaj go. No jak obok. No, miałeś zrobić unik, a nie. Dawaj go tu. No, dawaj go. Leżeć. Dawaj. Ziuuu. Długie ziu, ale... Jesteśmy w końcu na dole. I chyba się nie mylę i... Chyba się nie pomylę, jeżeli powiem, że faktycznie tędy już będziemy mieli skrót do jednego ogniska. Chcę przejść dalszych. Tak, skrzyneczka, bierz ją. Tak, do magicznej broń to jest na pewno przydatne. Magicznej, bądź później zaklętej. Tak, to jest przydatne. Tak, tu jest na się dobra skrzynka. No właśnie, zestaw tych tunelarzy. Tutaj też okej. O, to chyba tego kluczyka potrzebowaliśmy. Tak, tu przejść dalej, ale też ta skrzynka. Oczywiście. Tarcza szybko. O, najgroźniejszy atak jeden... Właśnie to kopnięcie pieruńskie. Chciałbyś. Żarłoku jeden. Ale chciałbyś. Chyba trzy patole. Zaklęty falcjon. A czy ulepszenie go później na max do HD plus 5 pozwoliło im podejrzewam wbić osiągnięcie za zaklętą broń. Tyle, że potrzebowałbym sztaby tytanitu. Dobra, kryształowy żar. Bodajże ten żar mogę zanieść do kowala z Nowego Lądu, właśnie do naszego olbrzymiego. Ale to co pierwsze tyle już otworzę, żeby już mieć to ogarnięte i zaraz ogarnę ognisko sobie. Ognisko, a później do Logana mi się poszło i go uwolniło i zabrało skarb z jego celi. Zapomnij. Tak łatwo ci się nie dam zaatakować, cwaniaku. No dobra, skrzynka, dobra jest, na szczęście. Chociaż nie wiem, czy zaczął mi się pryzmat przyda. No tutaj coś jest? Nie, tylko jakieś części. Dlaczego tu jest potrzebne tej części jakieś? Cóż, można powiedzieć, że do tej maszyny całej, którą ja szczur obsługiwały i jednak powodowała ten hałas cały. Może i do tego. Kto wie? A szybko teraz do jednego tutaj ogniska w miarę bezpiecznego. Skoro ono jest, to przydałoby się je rozniecić, czyli jeszcze trzy człowieczeństwa by się przydały. Ale trochę mamy. Mamy jedno bliźniacze i takie. Tak, to poużywajmy. Jedno to, jedno tamto. Plus mamy też trochę duszyczek. Tak, tu warto teraz sobie je wykorzystać. Tak, jeszcze tą. Teraz człowieczeństwo jedno. I dobra, siadaj do ogniska. Najpierw trzeba oczywiście pustkę odwrócić. No bo bez tego ani rusz. I teraz możemy sobie rozniecać. Aż nam się w końcu a te 20 estusów sobie zapewnić. Nie, nie to. Tutaj. Zwierzę za wiele nie widzimy. Na przykład jeżeli chodzi o przeciwników. I jeszcze raz. No i zarąbiście, jest maksimum, co by tu ulepszyć. Ta, myślę, że już dam tą zwinność, żeby już się z nią dalej nie pierniczyć.
I dalej, żeby trochę w witalność poinwestować, żeby tego zdrowia mieć. To ja myślę, że mogę tą włócznię założyć teraz. Wait, niepotrzebne mi to tutaj. Wagowo jest ta sama. Wytrzymałością też może gorzej trochę. Ale walka nią też jest całkiem ciekawa. Tak samo silny atak jednoręczny. Tam jest łucznik. Jego nie sięgnę. Raczej namierzanie nie pyknie. Dawaj go. Ta, właśnie. On też potrafi właśnie na przykład błyskawic zafundować. Jeszcze jedno ulepszenie by się tak przydało. No dawaj. Atakujesz. Czy się bawisz? Plus... Dobra, na tym też to już wiadomo, jak to włócznia, to zasięg jednak ma spory. Dobra, teraz na samą... Teraz, no, prawie na samą górę. Ło, mały włos byśmy nie oberwali tym zaklęciem. Chyba z tą kolumną jesteśmy bezpieczni. Tak. No, kurde. Byłem pewien, co tamten zrobi. Szybko. No i teraz możesz mi naskoczyć, wojowniku. Wiem, że trochę mniej duszyczych dostaje. No spokojnie, tą włócznię ulepszymy sobie. Myślę, między nagraniami pójdę do tego demona, żeby zdobyć dodatkowe demoniczne tytanity i tą włócznię wymaksować. Tak, oni są trochę odporni na różne ataki. Ten kryształ im tę odporność ci zapewnia. Z tym nic nie poradzimy za bardzo. Dobra, wchodzimy wyżej. Dawaj go. Dobra, lubisz elektryczność, ty Holendero? No, oczywiście, zwiał mi. No i gdzie tutaj? O dobra, to szybko. Nie ma wzmacniania kolegów. Kurde, jeszcze łucznik. Chowaj się. No i trzeba się tyle wrócić. No, zaraza jedna. Już dwie strzały zarobiłem. Dobra, chwilowo se wezmę mój Gravelorda, żeby po prostu, jak będę im ataki wykonał, te lepsze, żeby faktycznie te dłuższe zrobić se więcej. A jak już ogarnię... Dobra, najpierw szybko załatw łucznika. No, ty zarazo. No, atakujesz czy się bawisz? No co to? Oczywiście się zamierza bawić. Ło, za szybko. Kurde, znowu. Się pospieszyłem, a tu się nie ma co spieszyć. Trzeba wyczucie czasu mieć. Tak, nie mogę i ciebie zabraknąć. Nic z tego. I ciach. Dobra, chodźmy Logana uwolnić, zgarnąć ten skarb, który znajduje się wraz z nim w celi. Ale wolę wypić i zamienić sobie tyle tarczę na dużą. Tak mi się będzie najlepiej. O dobra, już te paskudy tu nie idą. No co, wyłączyliśmy ten gramofon, jak zwał, tak zwał. Dzięki czemu te bytomyśla schła się działy u siebie, no to... Trzeba je wszystko chyba tak zabić. Tak, dobra, mamy cię. Weź to twojego kumpla. Ej, masz. No i dobra, to już wróć się do mojej tarczy i... Ogarnijmy tyle uwolnienie Logana, żeby już się tyle nacieszył dziadyga wolnością. No, a jak któryś z tych cwaniaków za nami pójdzie, to pożałuję, że w ogóle nas spotkał na swojej drodze. Tak, oczywiście już jeden tu biegnie i raczej mi nie odpuści. No to proszę bardzo, doigrałeś się.
wiem, że się doigrasz. A ja słów na wiatr nie rzucam. A przynajmniej się staram tego nie robić. No oczywiście, tam jest ich w cholipkę dużo. Trzeba to szybko ogarnąć. Tak, tutaj. Szybko. Zapomnij o jakimś chrycie. O, w dupę, ale was. No, wszystkie was do chwytu gotowe. Tak, weźmy tu skinka, może się uda. No kurde, liczyłem na więcej trochę. No, dawa, za daleko byliśmy chyba. Nie ma. Zdychać mi zarazy. A teraz wy. Czy ty. Chyba tylko jeszcze jedna. No. No i dała trochę za was duszczek było. No, mamy to. Ło! No jeszcze mi oczywiście przylas. Dobra, wyszło mi ładnie odbicie broni. Ja nigdy mi to nie wychodziło, przynajmniej z tym. No, Logan, uwolniliśmy cię. Oh, thank you very much. And that makes twice. I must be sure to... I will visit the archives. If I discover any new spells, I shall share them with you. Prepare to be No da, powiedzmy, że ci wierzę. Ważne, że jesteś znowu wolny i mam nadzieję, że się nie wpakujesz w jakieś kłopoty. A to się przyda. Dusza strażniczki ognia, no. Estus plus 5. Już całkiem blisko. Hello. I'll head out soon. No dobra. To ja dogarnę tylko te jaszczury dwa. Kość idąca do domu i pójdziemy do Firelink, żeby sobie wzmocnić Estusa. Teraz ogarnę, bo szkoda duszyczki tracić. Na tamtego ogniska z archiwów spokojnie się można teleportować. Jest to jedyne, którego można to zrobić. Tak, jeden został oczywiście. Więc chodź tu. Wolałbym, żebyś właśnie No nie, nie pchnięcie, bo to będzie ciężko odbić. O, no nie, no miałeś... No kurde, jeszcze ten nie załazi od tyłu. No szkurde. No ale ty masz serię ataków. Niezłą. Kurde, niektórych się zbliży szybciej. No nie dwóch na raz. Ciężko będzie odbić. No dawaj. O nie, nie, ja to już znam spojrzenie. No, kurde! Z daleko byłem, czy co, że to nie wypaliło? No, teraz to nie mogę... No i tak oberwałem koniec końców. No, teraz się nie upieczę. I ciach, przez żebra. Leżeć. Paskudny brzydalu. Dobra, kości. Dosyć często ostatnio ich używam, ale widać, są nieocenione. No i od razu się wróciliśmy. To teleportacja, firelink i wzmacniamy Estusa do piątki. Tyle, no i z tym mamy możliwość wzmocnić naprawdę na maksa. No w zwyczajnej grze, w pierwszej rozgrywce. No bo maksymalnie w sumie dałoby się do plus 6, ale wymagałoby to zabicie jeszcze jednej strażniczki ognia. A wolę tego unikać. No i świetnie, mamy co chcieliśmy. No i cóż, moi drodzy, myślę, że w tym momencie odcinek mogę skończyć na spokojnie. A w kolejnym się spróbujemy dostać do Saita Skelsa i rozprawić się z nim raz. A dobrze, zatem dziękuję za uwagę. Do zobaczenia już następnym razem. Cześć! Moi drodzy.